Zakażeni z powiatu jeleniogórskiego to mieszkańcy Jeżowa Sudeckiego. Osoby te miały kontakt ze zmarłym 71-letnim kierowcą PKS Tur. Codziennie informuję Państwa na bieżąco o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Otrzymuję i jestem w stałym kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Jeleniej Górze. Na dzień dzisiejszy mamy dwie osoby, u których potwierdzono koronawirusa. Są to mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego, ale na całe szczęście czują się dobrze. Obecnie przebywają w kwarantannie domowej i wierzę w to, że niedługo wyzdrowieją. Są to dane sprzed południa. W bolesławieckim szpitalu hospitalizowana jest także mieszkanka Kowar, która czeka na wyniki testu. Takich przypadków w najbliższych dniach niestety może być więcej. Tylko od nas zależy, na ile uda się spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Bardzo Państwa proszę, zachowajmy rozwagę, zostańmy w domu.